Dzień dobry. Witam Was na lekcji gramatyki. Tematem lekcji jest czas zaprzeszły pluskwamperfekt. Zaczynamy ćwiczenia. Pierwsze pytanie jest takie: do czego służy czas zaprzeszły pluskwamperfekt i kiedy się go używa? Popatrzcie na linię i nasze ćwiczenie będzie interaktywne, to znaczy będziemy robić to razem, ja i Wy, przed ekranem. Ważne jest, żebyście dotykali ekranu i pokazywali to, o co poproszę. Wyobraźmy sobie, że to jest oś czasu, tak? Od tam przeszłości do przyszłości. I na tej osi czasu będziemy zaznaczać kreskami, kiedy zdarzają się zdarzenia. Ja będę opowiadała coś po polsku najpierw, a potem będziemy to zaznaczać. Uwaga, proszę przygotować rękę, palec albo jakiś długopis i zaczynamy opowiadanie. W roku 2022 pojechaliśmy nad morze. Tutaj gdzieś, dobra? Tak, uwaga, tu zaczynamy naszą historię. Jak to zwykle na urlopie spędzaliśmy czas nad morzem, na plaży, kąpaliśmy się. Pewnego dnia poszliśmy na plażę o wschodzie słońca. No nie? Teraz popatrzcie, na razie mamy te trzy kreski i one idą po kolei, tak? To się zaczęło, potem idziemy. Dobrze. Na piasku znaleźliśmy wyczerpanego konika morskiego. Mamy to. Zwierzątko było bardzo odwodnione. Wsadziliśmy go do słoika z morską wodą. Tu gdzieś, nie? Pojechaliśmy do lekarza weterynarii. Lekarz obejrzał tego konika. Lekarz zdziwił się i zapytał: ciekawe, w jaki sposób on przypłynął do Bałtyku. I teraz proszę, zobaczcie, co się dzieje. Proszę pokazać mi palcem na ekranie, gdzie jest to, że ten konik morski przypłynął do tego Bałtyku. Ja zmienię kolor. Czy tutaj przypłynął? Nie, wcześniej. Czyli popatrzcie, wszystkie te zdarzenia opowiadamy w czasie przeszłym i nagle pojawia się zdarzenie, które się dzieje wcześniej. Kiedy on przypłynął, ten konik morski, do tego Bałtyku, kiedy on wpłynął gdzieś tam z jakiegoś innego oceanu, no gdzieś tutaj, gdzieś wcześniej. I w związku z tym to zdarzenie wcześniejsze w języku niemieckim jest powiedziane w czasie pluskwamperfekt. Tak? Pluskwamperfekt. Oczywiście w języku polskim też mamy takie formy gramatyczne. Przechodzimy do kolejnego opowiadania. Jest to opowiadanie Clemensa Brentano, also Clemens von Brentano, das Märchen von den Märchen oder Lips Zellchen. A więc uwaga, czytam. Dawno, dawno temu żył sobie król cienistej talii. Takie było państwo Schattenthali, wymyślone. Proszę bardzo, dawno temu żył sobie król. Gdzie tego króla dajemy? Tu czy tu? Tu, tak? Tutaj dajemy króla. Dobrze. Czyli on sobie tutaj żył, tak? I teraz takie jest pytanie z tym życiem tego króla. To, czy to jest okres narodzenia się tego króla, czy to jest taki czas życia? No nie, czyli on gdzieś sobie tutaj żył, nie? Załóżmy, tu się urodził, tak? Tu się urodził, tak? Może go tutaj pozaznaczam, ale dopiero królem został tutaj. Czyli od początku, dawno, dawno temu żył sobie król cienistej talii, który miał jedyną córkę. Proszę bardzo, czyli on sobie tutaj żył, teraz miał córkę. Gdzie ta córka jego jest? No też gdzieś tutaj. Popatrzcie, w tym poprzednim opowiadaniu o koniku morskim zdarzenia szły po kolei, jedno po drugim. Tutaj mamy coś takiego, że to jakby to się dzieje wszystko jakby jednocześnie. W każdym razie on sobie żył, na pewno on już nie żyje, nie? Czyli żył sobie tam dawno, dawno temu i miał jedyną córkę, którą bardzo kochał. I teraz gdzie jest to, że on ją bardzo kochał? No też gdzieś tutaj, prawda? I dlatego nazwał ją swoją małą miłością. Gdzie ją nazwał? No tutaj też ją gdzieś nazwał, nie? W każdym razie to się jakoś tak działo. Ale niestety urodziła się pod smutną gwiazdą. Teraz uwaga, co z tym urodzeniem pod smutną gwiazdą? W tym opowiadaniu, w tym momencie musimy się jakby trochę cofnąć, czyli że tutaj mu się ta dziewczynka urodziła. No nie, ja tutaj sobie tą dziewczynkę narysuję. Tak, tu się urodziła ta dziewczynka. I on ją bardzo kochał. To gdzieś tutaj będzie to zdarzenie. I dlatego nazwał ją, prawda, swoją małą miłością. Ale niestety urodziła się pod smutną gwiazdą. I teraz popatrzcie, to, że on ją kochał i nazwał miłością swoją małą, to jest późniejsze zdarzenie. Natomiast ona się urodziła tutaj. I to zdanie musi być w czasie zaprzeszłym, bo to jest zaprzeszłość. Ale patrzmy dalej. I zawsze była tak cicha i smutna. To gdzie ona była cicha i smutna? No tu gdzieś była cicha i smutna. I nigdy nie można jej było rozśmieszyć. Kiedy? No wszędzie tutaj. Że wszyscy, którzy ją znali, gdzie ją znali? Tutaj. Nazywali ją ponuraczką. Ponurą duszą, zamiast kochaną. Ponieważ zawsze wyglądała tak ponuro. Czyli jeszcze raz, dawno temu żył król, to będzie normalny czas. Miał jedyną córkę, będzie normalny czas. Którą bardzo kochał, jest normalny czas. Dlatego nazwał ją swoją małą miłością, jest normalny czas. Ale niestety urodziła się pod smutną gwiazdą. Nagle się cofamy w jeden raz, no nie? Jeden raz do czasu zaprzeszłego. I potem jak ona była już taka smutna, to już ona już była narodzona i już była już starszą dziewczynką. Więc w tym opowiadanku czas zaprzeszły będzie z tym urodzeniem się. Popatrzmy na transkrypcję tego tekstu. Teraz jest wersja niemiecka, czyli jeszcze raz wiemy. Pewnego razu był król. Tutaj. Tej Schattenthali, który miał swoją jedną, jedyną córkę, czyli jedynaczkę, którą on bardzo kochał i dlatego nazywał ją, nazwał taką właśnie małą miłością, taką kochaną duszyczką. Ale niestety urodziła się, popatrzmy, tu mamy słowo geboren i tutaj musi być to taki ten pluskwamperfekt. I zawsze była taka cicha i smutna. I nigdy nie można jej było rozśmieszyć. Tu mamy takie das, pisownia jest stara, scharf SS. Dizzy znali. Zamiast nazwać ją tą właśnie małą miłością, kochaną duszyczką, nazywali ją ponuraczką. Ponieważ ona zawsze tak smutno wyglądała. Es war einmal ein König von Schattentalien. Der hatte, on miał, eine einzige Tochter, die er sehr liebte, tu mamy liebte, und darum Lips Zellchen nannte. Die Seele to jest dusza, a więc tutaj mamy taką małą duszyczkę. Aber leider war sie unter einem traurigen Stern geboren. Popatrzmy, tutaj mamy to war geboren, to mamy dokładnie w tym momencie pluskwamperfekt. Und stets so still und traurig und nie zum Lachen zu bringen, dass alle, die sie kannten, którzy ją znali, sie statt Lips Zellchen trüb Zellchen nannten, weil sie immer so trübselig aussah. Popatrzmy na te czasy, to jest normalny preteritum, war, nie? Sein war gewesen. Tutaj mamy normalny mieć, haben hatte. Tutaj mamy liebte, tu mamy nannte. Tu mamy kannte, tu mamy nannte, tu mamy aussehen w formie aussah. Ja? Sehen sah, aus, ausgesehen. Forma czasu pluskwamperfekt to jest właśnie war geboren. Gdyby to był normalny perfekt, popatrzmy, gdyby to był perfekt, to byłoby ist geboren, prawda? Ist geboren to byłby perfekt, ale my musimy teraz stworzyć czas zaprzeszły, wcześniejszy. Więc ist to jest czas teraz, ist geboren, musimy jeszcze się cofnąć o jeszcze jeden stopień. A więc w tym momencie zamiast ist robimy war. I teraz popatrzmy, jeżeli ja powiem kupiłam coś, ich habe gekauft, to jest perfekt. Jeżeli to będę chciała powiedzieć w czasie wcześniejszym, czyli na przykład, no tak jak wyobraźmy sobie z tą królewną, Chrzestna kupiła jej na chrzciny jakąś różdżkę. To w tym momencie to byłoby właśnie w tym zaprzeszłym czasie. To musi być tak, ich, zamiast haben musi być coś wcześniejszego, czyli ich hatte gekauft. Jak to jest w języku polskim ewentualnie? Kupiłam, a to drugie byłoby kupiłam, byłam. Ja pojechałem, byłem. Ja usłyszałam, byłam. Tak wygląda pluskwamperfekt w języku polskim. Kto używa w języku polskim takiego polskiego pluskwamperfektu z tym kupiłam, byłam, poszedłem, byłem? Naprawdę niezbyt liczna grupa osób. Myślę, że to są przede wszystkim językowcy, czyli poloniści i nauczyciele języków obcych, czyli filolodzy języka polskiego, filolodzy języków obcych. Bo na przykład ja, szczerze powiedziawszy, jak buduję takie zdania i nagle mi się tak cofa szybko w mózgu, że to zdarzenie było wcześniej, to automatycznie mój mózg po prostu mi już nakazuje tam powiedzieć na przykład kupił, był. Kto tak jeszcze mówi? Osoby, które dbają o piękną polszczyznę. Myślę, że na pewno jacyś znani w mediach, językoznawcy też bardzo tutaj o to się troszczą. A więc uwaga, ich habe gekauft kupiłam, albo kupiłem, ich hatte gekauft, kupiłam, byłam, kupiłem, byłem. Jak się cofamy w tym zdarzeniu jeszcze wcześniej. Jak będzie to wyglądało w czasie przeszłym z czasownikami, które się łączą z sein? Ich bin na przykład gefahren, o nie, pojechałem. A jak będzie pojechałem, byłem albo pojechałam, byłam? Z tego bin musimy się cofnąć o jeden czas wstecz. Czyli od bin będzie forma war i będzie ich war gefahren. Tak, tutaj mamy ich war gefahren. I tutaj to by się zgadzało z tym, proszę zobaczyć, bo czasownik tutaj była urodzona, sie ist geboren, czyli jest urodzona, tak? Była urodzona, czyli sie war geboren. Przejdźmy teraz już do ostatniego, najbardziej wymagającego tekstu. Zobaczmy, jak to tutaj będzie wyglądało. Tutaj mamy fragment Johann Wolfgang von Goethe. Opis podróży do Szwajcarii z roku 1797. Przeczytamy najpierw wersję polską i teraz waszym zadaniem jest powiedzieć głośno, które ze zdań powinno być w czasie pluskwamperfekt. W rejonie Fesienbach przed Rhenem znajdują się piaszczyste wzgórza, przypominające stare wydmy, a za górami małe zagłębienie, w którym uprawia się bardzo piękne pola. Melibokus pozostaje widoczny aż do Zwingenbergu, a piękna, dobrze zbudowana dolina ciągnie się dalej. Winnice zaczynają rozciągać się od wzgórz do gór. W rejonie Heppenheim ludzie są prawdopodobnie zadowoleni ze zbiorów. Dwa ładne woły, które widziałem u mistrza, kupił na wiosnę za 25 karolin. To jest taka szwedzka moneta. Teraz będą dostępne za 18. Krowy nie straciły na wartości. Z powodu braku koni opuściliśmy Heppenheim dopiero o 4:30. W purpurowym świetle wieczoru cienie, zwłaszcza na zielonej trawie, miały cudowną szmaragdową zieleń. Czyli popatrzmy, dojechał do rejonu Fechenbach przed Rhenem i tam były jakby takie wydmy, takie piaskowe coś, potem były góry, potem taka jakaś dolina i tam były piękne pola i było widać jakieś krajobrazy i ta dolina szła dalej i były winnice i tam byli ludzie zadowoleni ze zbiorów i teraz popatrzcie, ten gospodarz miał dwa ładne woły. Aha, i Goethe zobaczył u tego poczmistrza dwa piękne woły, takie ładne woły i na wiosnę kupił on je za 25 karolin, a teraz będą za 18, czyli tak trochę jakby staniały. Natomiast krowy nie straciły na wartości. I potem z powodu braku koni opuściliśmy Heppenheim dopiero o 4:30, czyli musieli pewnie czekać, aż przywiozą tam jakieś zamówione konie. No i jakby tam było purpurowe światło i były piękne zielone cienie. No i teraz proszę bardzo pytanie na ocenę celującą, które z tych zdań musi być w pluskwamperfekt? To bardzo dobrze. Kto tak powiedział, to dostaje w tym momencie 6. Proszę sobie wpisać. Bo to on zobaczył, natomiast na wiosnę, czyli to było tak jakby jeszcze dużo wcześniej, prawda? Popatrzmy, tutaj mamy informację, nie mamy informacji, kiedy to było. Natomiast kupił na wiosnę musi być w czasie pluskwamperfekt. Zobaczmy teraz tę wersję oryginalną. In der Gegend von Fechenbach liegen sandige Hügel, gleichsam alte Dünen, gegen den Rhein vor. Und hinterwärts, gegen das Gebirg, ist eine kleine Vertiefung, wo sehr schöner Feldbau getrieben wird. Bis Zwingenberg bleibt der Melibokus sichtbar und das schöne wohlgebaute Tal dauert fort. Die Weinberge fangen an, sich über die Hügel bis an das Gebirge auszubreiten. In der Gegend von Heppenheim ist man mit der Ernte wohl zufrieden. Zwei schöne Ochsen, die ich beim Postmeister sah, hatte er im Frühjahr für 25 Karolin gekauft. Jetzt würden sie für 18 zu haben sein. Die Kühe sind im Preise nicht gefallen. Wegen Pferdemangel fuhren wir erst 5:30 von Heppenheim weiter. Tutaj mamy hatte er gekauft, prawda? Absolutnie tutaj mamy do czynienia z czasem zaprzeszłym. I w tym momencie trzeba było wrzucić pluskwamperfekt. Gdybyśmy sobie chcieli, to kupił na wiosnę napisać w takim pięknym pluskwamperfekcie, takim starodawnym, staropięknym pluskwamperfekcie, to co tutaj powinno być? Kupił, był. I teraz popatrzmy, dwa ładne woły, które widziałem u poczmistrza, kupił, był na wiosnę. I to jest taka właśnie stara wersja tego pluskwamperfektu. Kiedy się to używa, ten pluskwamperfekt? Oczywiście głównie, jak się coś opowiada i trzeba się nagle chwilę cofnąć. Czasami na przykład może być tak, że to cofnięcie się jest o 5 sekund, ale to cofnięcie się powinno być w czasie zaprzeszłym. Czyli na przykład, że ktoś wszedł do pokoju i coś robił i potem nagle wziął do ręki coś, co minutę wcześniej na przykład tam, nie wiem, przewrócił. To w tym momencie po prostu to, że przewrócił minutę wcześniej, już powinno być w pluskwamperfekcie. Gdzie to się gramatycznie używa? No oczywiście największej zmorze dla uczniów, czyli spójnik nachdem, ale wystarczy to zrozumieć, że po nachdem jest pluskwamperfekt, a potem w następnym zdaniu jest preteritum, tak jak tutaj. Tutaj wszystko jest w czasie preteritum, tam było w oryginale, a tutaj nagle się pojawił pluskwamperfekt i tak jest z tym następstwem czasów po nachdem, ale do tego zrobię kiedyś odrębny film. Dziękuję Wam za uwagę. Chcę, żebyście teraz trochę potrenowali, to po pierwsze w języku polskim i wtedy jak potrenujecie po polsku, to będzie Wam też łatwiej w języku niemieckim. Dziękuję za uwagę i zapraszam Was na następny film za tydzień.